Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć trochę o takich wątkach z mojego życia, ale myślę, że też z Twojego. Nie wiem, w którym zakresie, w którym miejscu swojego życia jesteś, ale ja jakiś czas temu ważyłam dużo więcej. I tak jak w pewnej piosence jest tekst, raz się chudnie, raz się tyje. Więc ja przechodziłam przez ten moment, raz chudłam, raz tyłam. Teraz mam już od dłuższego czasu, od kilku lat ten etap utrzymywania wagi. Ale o czym ja chcę Ci powiedzieć? Bo zaczęła mnie zastanawiać jedna rzecz. Z jakiego powodu, jeżeli tyjemy, to niewiele osób nam zwróci uwagę, że zrób coś z sobą, bo idziesz w złym kierunku i to do niczego dobrego Cię nie doprowadzi, zadbaj o siebie, tylko jakoś tak przymykamy na to oko. Natomiast ja spotkałam się z inną reakcją, kiedy zaczęłam chudnąć. To było jako wydarzenie, jako anomalia. Czy jesteś zdrowa? Czy się dobrze czujesz? Dlaczego nie w drugą stronę? Dlaczego nie dbamy tak o innych w tej sytuacji, kiedy zaczynają tyć? Przecież to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, dla nich samych. Natomiast w drugą stronę nagle to spotykało się z takim zainteresowaniem o stan zdrowia, czy wszystko jest w porządku. Podobnie jest w innych rzeczach. Jeżeli zaczynamy się nagle w czymś realizować, czujemy się z tym świetnie, mamy pomysły, które chcemy zrealizować, które chcemy osiągnąć, to często jest tak, że inni patrzą na nas zdziwieni, co ty w ogóle robisz, co ty chcesz. Przecież to jest nierealne, nieosiągalne, nikt tego jeszcze nie dokonał. A jeżeli siadamy na kanapie przed telewizorem, nic nie robimy, no to jest w jakiś sposób akceptowalne. Jest jakieś przyzwolenie na to. I wtedy wytłumaczenia na lenistwo, dlaczego czegoś się nie zrobiło, są takie akceptowalne. Z czego to w ogóle może wynikać? Cały czas się nad tym zastanawiam i próbuję to w jakiś sposób poznać, zgłębić. Ale chyba dlatego, że chcielibyśmy, aby wszyscy byli tacy sami. Boimy się tego, że ktoś może być inny, że ktoś pierwszy coś osiągnie. Wolimy być w tym świecie ludzi podobnych, a tych innych, którzy chcą w jakiś sposób się wyróżniać, coś osiągnąć, nie rozumiemy. A może nie chcemy zrozumieć? I tak jak mówiłam na początku, nie wiem, w jakiej sytuacji akurat ty jesteś, po której stronie ty jesteś, ale zastanów się proszę nad tym. I zastanów się też, jak ciebie inni odbierają. I zastanów się też, jak ty reagujesz na to, że ktoś coś robi, chce osiągnąć, albo nic nie osiąga, wybiera tą taką stagnację i poddaje się tej fali życia, nic z tym nie robi. Więc to jest takie trochę dziwne i zaskakujące, dlaczego tak siebie wzajemnie traktujemy. Czy nie lepiej by było w sytuacji, kiedy ktoś zaczyna tyć, powiedzieć mu: okej, zastanów się nad tym, co robisz. Może to jest ten moment, że powinieneś coś z tym zrobić, udać się do specjalisty, zmienić styl życia, a nie patrzeć pobłażliwie i czekać, aż to zdrowie się pogorszy. No i w drugą stronę, jeżeli ktoś spędza czas na kanapie, nic nie robi, nie realizuje swoich celów, to też porozmawiać z nim, dać mu jakiś powód do tego, żeby to, co jest teraz, zmienić. A nie tylko patrzeć na kogoś, kto osiąga sukcesy, że mu się poszczęściło, że to jest jakiś dar losu. Nic bardziej mylnego. To jest bardzo ciężka praca w każdym aspekcie. Więc być może to jest jakiś aspekt zazdrości? Nie wiem, trudno to określić. Ale może zamiast się zastanawiać nad tym, to wspierajmy tych, którzy postanawiają coś osiągnąć, coś zmienić. I troszczmy się o tych, którzy trochę gubią się w tych swoich decyzjach. Oni najbardziej potrzebują tego wsparcia i takiego zrozumienia. Więc dzisiaj zastanawiam się z takim zastanowieniem, jak to wygląda u Ciebie, w Twoim otoczeniu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!